serdecznie. Chcielibyśmy tutaj, może przedstawić to jest złe słowo, ale chcieliśmy zaprosić Was na taki krótki briefing, co prawda w godzinach późniejszych, z panem trenerem Mirosławem Jabłońskim, więc tą osobą, z którą chcielibyśmy, aby realizowała tą naszą koncepcję sportową w klubie Stomil Olsztyn. To znaczy, tak jakby tymi słowami chcę podkreślić tą kontynuację tego naszego programu, że trener drużyny Stomil Olsztyn będzie również odpowiadał tak jakby za rekrutację zawodników w sensie sportowym do drużyny i z drużyny. Czyli szeroko tego pojęty coaching. Zdaję sobie sprawę z tego, w jakiej sytuacji jest zespół. Obserwowałem mecze zespołu też w pierwszej lidze i nie tylko w telewizji, ale też i na żywo. Widziałem, no, co nie dużo tych meczów na żywo, ale też ten zespół oglądałem. Miał ten zespół swoje dobre momenty i słabsze momenty, prawda? Ale na pewno w tym sezonie trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że ta walka tutaj w tej pierwszej lidze będzie zdecydowanie będzie trudniejsza. Jest wiele zespołów zainteresowanych awansem do Ekstraklasy. Wzmacniają się, jak panowie widzicie, tam na potęgę, prawda? Także i tutaj nas czeka właśnie też, między innymi z jednym z moich warunków było takie, powiedzmy, że tutaj przychodząc tutaj, będę miał wpływ na to, żeby ten zespół kształtować według swojej wizji. Powiem tak, do tej pory tam, gdzie pracowałem w klubach, gdzie w większości klubów pracowałem, powiedzmy, tam dłuższy okres czasu i tam, gdzie, powiedzmy, przychodziłem do klubu na przykład po Legii, już nie przychodziłem do Zagłębia Lublin, które było w dolnej strefie. Kolejne dwa sezony byliśmy na piątym miejscu i graliśmy w Pucharze Intertoto. Z Amiką miało być trzecie puchary, były puchary. Wisła Płock była, broniła się przed spadkiem, potem grała dwa razy w pucharach, ale wszędzie miałem możliwość popracowania przynajmniej dwa lata, żeby ten zespół tak ukształtować pod kątem swojej wizji, prawda?